Szanowni Państwo, otwieram 18. nadzwyczajną sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycku. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam Panów Burmistrzów, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa, Panią Naczelnik. Chyba nie przedobrzyłem. Oczywiście naszą również bezcenną obsługę, bez której obrady Rady byłyby co najmniej trudne. Proszę Państwa, korzystając z zapisów artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Pan Burmistrz w dniu 15 listopada bieżącego roku zwrócił się bezpośrednio do mnie z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym. Jednocześnie wniosek ten, co Państwo widzicie, gdyż kopię tego wniosku macie Państwo na odwrocie porządku dzisiejszych obrad, zaproponował zgodnie z ustawą porządek obrad tej sesji nadzwyczajnej, który znalazł bezpośrednie odzwierciedlenie w przedstawionym przeze mnie Państwu programie obrad dzisiejszej sesji. Nie zmienia to postaci rzeczy, że muszę zadać formalne pytanie, czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, wnioski co do zaproponowanego przez Pana Burmistrza porządku obrad? Nie widzę takich zgłoszeń, więc tym samym obowiązuje zaproponowany przez Pana Burmistrza i powielony przeze mnie porządek obrad dzisiejszej sesji, w trakcie której rozpatrzymy trzy projekty uchwał, a więc projekt numer 1 zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Giżycko, projekt numer 2 zmiana budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2019 i projekt numer 3 projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do procedowania projektu numer 1 formalnie rzecz biorąc, natomiast oczywiście dyskusja merytoryczna tradycyjnie, a więc w tym punkcie dyskutujemy zarówno nad tezami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej, jak i propozycjami zmian w budżecie gminy na bieżący rok. Otwieram dyskusję. Pan Burmistrz prosi o głos. Tak, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, trochę wprowadzenia. Sprawa jest niezwykle istotna społecznie i masz swoją też historię. Dokładnie nie odświeżałem tej wiedzy, ale mniej więcej 2 lata temu, może trochę więcej niż 2 lata temu, byli u mnie rodzice, którzy poszukiwali pomieszczenia, obiektu, no czegoś, co by pozwoliło utworzyć im środowiskowy dom samopomocy. Na tamten czas jedyną taką opcją była szkoła podstawowa numer 6 i nawet chyba została, był przetarg i nawet chyba umowa została zawarta. Natomiast ze względu na nieuzyskanie finansowania, dostosowania szkoły podstawowej numer 6 do tych warunków, ta umowa została rozwiązana. Obiecaliśmy wówczas rodzicom, że jak tylko coś się pojawi nowego, to oczywiście będziemy o nich pamiętać i takie spotkania w szkolnym ośrodku, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym odbyły się co najmniej 3, jeżeli dobrze pamiętam, tu radna Czopińska chyba nawet uczestniczyła, więc może potwierdzić. I wówczas padła, jedna z propozycji to była budynek lasów państwowych na ulicy Słowiańskiej 2. Ponieważ ustawa o lasach, czy w ogóle zasady zbywania nieruchomości w lasach, zdaje się nie przewidują takiego trybu, żeby zbyć bezprzetargowo gminie, więc odbył się przetarg na jeden z lokali położonych na parterze, tam są w sumie 2 lokale i w wyniku przetargu ustalono kwotę tam około 300 tysięcy złotych i notariusz przysłał nam akt notarialny, oczywiście informując o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu, bo tak ustawa o lasach stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo pierwokupu tych nieruchomości. Po otrzymaniu tego aktu notarialnego od razu wystąpiłem do pani dyrektor specjalnego ośrodka o jakby potwierdzenie zasadności nabycia, no bo rozumiecie Państwo, że jak jest nabywca, no to trudno komuś krzyżować plany, jeżeli nie będzie ten lokal do niczego wykorzystywany przez gminę i również do starosty. I odpowiedzi są pozytywne, w sensie, że jest taka potrzeba. W pierwszej sprawie, jeżeli chodzi o ośrodek, to po konsultacji z rodzicami zapewne i z kadrą, no pani dyrektor napisała, że tam jest norma 8 metrów kwadratowych na uczestnika, ale do czasu, znaczy proporcjonalnie do metrów kwadratowych można taki dom prowadzić.
Zarówno starosta odpowiedział twierdząco, że zasadnym jest nabycie tego skorzystanie z prawa pierwokupu. I co do formuły później prowadzenia, to oczywiście jest sprawa otwarta, bo może prowadzić to starosta, może prowadzić to gmina, może to organizacja pozarządowa. Najważniejsze jest, żeby już taki obiekt mieć. Co do jakby zasad prowadzenia, to jeżeli Państwo pozwolicie, to bym może bardziej widział tutaj osobę, która się tym specjalizuje, czyli Panią Radną Czopińską, gdyby były pytania. Natomiast ja uważam po poznaniu tej tematyki, że w Giżycku jest bardzo duża potrzeba posiadania takiej nieruchomości, w której można było to urządzić, docelowo powiedzmy to powiększyć, bo tam jeszcze jest jeden lokal, który będzie zbyty prawdopodobnie w przyszłym roku i też być może będziemy wskazani, czy mogli skorzystać z prawa pierwokupu, wtedy cały parter wraz z udziałem w działce, tam jest taki dosyć duży ogród, byłby i parking przed oczywiście, dziękuję, byłby wtedy do naszego użytku, więc moim zdaniem jest to duża potrzeba społeczna, nabycie jest zasadne, a w związku z tym, że 25 listopada musimy to prawo wykonać, więc musiałem jakby prosić o to dodatkowe posiedzenie Rady, a jednocześnie w projekcie uchwały są takie potrzeby, które może nie są aż tak mocno pilne jak ta, tylko w sytuacji, kiedy kończy się remont ulicy Drzymałej i tam jest chyba kwota około 5 tysięcy czy 4,5 tysiąca, do zwiększenia, więc stwierdziłem, że też od razu w tym projekcie umieszczę, bo lepiej, żeby szybciej się skończył ten remont niż później. I druga to jest protokoły konieczności z termomodernizacji, które trwają. Też lepiej, żeby to było od razu dzisiaj zaakceptowane, bo tych parę dni pogody może być kluczowe. I trzecia to jest samochód osobowy. My mamy samochód osobowy w urzędzie, który jest rocznik 2012. Przebieg 300 tysięcy i mając już jego stan techniczny na względzie, już znaczne zużycie niektórych rzeczy, to wiadomo jest, że to jest tylko maszyna, więc obawiamy się, że w przyszłym roku ten samochód by nam po prostu no, albo odmówił posłuszeństwa, albo by naprawy były coraz droższe, a ponieważ spodziewamy się dostawy jakby za pół roku dopiero samochodu, bo tak dzisiaj są wymogi rynku, że jak ogłosimy przetarg, to dostawa nie będzie od ręki, tylko damy jakiś czas, ileś miesięcy, więc chcielibyśmy jednocześnie mieć w połowie roku przyszłego dostarczony samochód służbowy, który byłby fabrycznie nowy, bo ten już będzie miał 8 lat, skończy w przyszłym roku. Także takie krótkie uzasadnienie pozostałych wydatków. Dziękuję bardzo. Kolejny głos koleżanka Małgorzata Czopińska. Pozwólcie Państwo, że to uzupełnię, ponieważ ktoś, kto nie zna tematu, to mógłby zrozumieć, że to jest propozycja zakupu pomieszczeń dla uczniów szkoły. Nie. Od kilku lat obserwujemy taką sytuację, że kiedy kończą szkołę uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub też umiarkowanym, czyli osoby, które nigdy nie będą samodzielne, zawsze też będą wymagały opieki, to i te osoby też no, raczej nie ma szans, żeby weszły na otwarty rynek pracy, to okazało się, że tak naprawdę po wielu latach edukacji i terapii siedzą w domu. To jest całkiem niemała grupa mieszkańców Giżycka i ta grupa się będzie zwiększała. I w tej chwili chociażby jest taka sytuacja, stąd rodzice wzięli te sprawy w swoje ręce, ponieważ w tej chwili od bodajże 3 lat grupa mieszkańców 20-22-letnich, 24-letnich czy 25-letnich jest w domu. I natomiast funkcjonujące warsztaty terapii zajęciowej, czy w Giżycku dokładnie w siedliskach, czy też w Rynie, nie przyjmują już praktycznie osób. Tam mogą wejść tylko i wyłącznie osoby, jeżeli ktoś się zwolni, jeżeli jakieś miejsce się zwolni. To samo dotyczy środowiskowego domu samopomocy, bo taki już istnieje, który jest przy domu pomocy społecznej. I ten problem coraz bardziej się zwiększa, dlatego że grupa osób niepełnosprawnych, która kończy szkołę, szkoły, w ogóle szkoły, nasi mieszkańcy z różną niepełnosprawnością, ona jest coraz większa. Stąd były spotkania z panem burmistrzem, z panem wójtem, z panem starostą. Ja też uczestniczyłam w tych spotkaniach. I tak naprawdę warunkiem, aby otrzymać jakiekolwiek finansowanie na środowiskowy dom samopomocy, ponieważ jest to finansowane z budżetu państwa, ale warunkiem jest lokal.
Warunkiem jest lokal i bez lokalu tak naprawdę nic nie można utworzyć. Stąd wszyscy rodzice wyczekiwali z dużym napięciem, czy uda się właśnie pozyskać ten budynek, bo tak naprawdę jest też najlepszy ze względu na lokalizację i na chyba najmniejsze potrzeby adaptacji w porównaniu z innymi pomysłami, które mieliśmy. Także bardzo Państwa zachęcam do zagłosowania za tym projektem. Dziękuję bardzo. Kolejny głos kolega Mirosław Boć, później Jan Sekta i Mirosław Lubas. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie związane właśnie z zakupem tego obiektu, tych pomieszczeń. W jakim one są stanie technicznym? Czy to jest, czy ta kwota, którą przeznaczamy, jest kwotą, która pozwoli na ewentualne uruchomienie działalności wszystkim, którzy tam będą chcieli funkcjonować, czy jeszcze będziemy łożyć z budżetu miasta na przystosowanie pomieszczeń, ewentualne nie remontu tego obiektu, czy tam pomieszczeń. Druga sprawa, w jakiej mierze finansowej jaki wkład finansowy tu w tej materii wnosi powiat, czy w ogóle wnosi jakikolwiek wkład w działalność tego stowarzyszenia, grupy inicjatywnej. Czy coś wiadomo w tej sprawie, bo mam wrażenie, że przejmujemy zadanie, które z sensu stricte możesz pozwolić mi skończyć? To nie odzywa się, proszę. Nie przeszkadzaj mi. Bo mam wrażenie, że po raz kolejny przyjmujemy zadanie ze szkoły, która należy do, leży w zarządzie powiatu. Proszę mi to wyjaśnić, jeśli można. Czyli na bieżąco pan burmistrz odpowiedź. Zacznę od meritum uchwały, to znaczy prawo pierwokupu możemy my wykonać, tak? Czyli dzisiaj mówimy o zakupie tego. Natomiast nawet jeżeli kupimy, to teoretycznie zakładając, my możemy tam później zrobić, co uważamy, tak? Natomiast jakby cel. Tak, i teraz idę do tego celu, czyli majątkiem będzie naszym, tak? Do tego dążyłem, że to nie kupujemy na majątek innego samorządu, czyli powiatowego, czy szkoły, tylko na swój majątek. Natomiast później możemy to użyczyć, wydzierżawić, obojętnie jak to wykonamy i nie musimy my tego prowadzić, tylko może prowadzić to powiat, bo zresztą starosta pisze tu w swoim piśmie, że to jakby w kolejnym etapie będziemy ustalać, a środki na adaptację będą pochodziły i muszą pochodzić tak w zasadzie od wojewody po uzyskaniu akceptacji, tak, bo to jest takie zadanie, które jest dofinansowywane. Więc nie zamierzamy własnych środków przeznaczać na adaptację tych pomieszczeń, bo one też muszą pewnie mieć jakiś rygor, reżim technologii, norm, więc trzeba wykonać to konkretnie pod ten cel. Czyli zakupujemy na swój majątek, a później albo wydzierżawiamy, użyczamy, to już formuła będzie dopasowana, albo stowarzyszeniu, albo staroście, bądź też sami prowadzimy, bo jest taka możliwość, aczkolwiek uważam, że jednak chyba powinniśmy to jakby powierzyć komuś innemu, tak? Tylko nabyć i udostępnić, tak? A jeżeli chodzi o jeszcze wypowiedź w kontekście ośrodka, to absolutnie nie jest to związane, bo może ja też tak mówiąc na skróty, mogę wprowadzić trochę zamieszania, z środowiskiem rodziców raczej skupionych wokół ośrodka, tak? Natomiast to jest, dotyczy mieszkańców Giżycka, którzy są jakby wypadli poza system, tak? I to ja też często podkreślam, że w dzień, kiedy te osoby są w domu, to ich rodzice mają też swój wiek, też potrzebują opieki. I taki środowiskowy dom jakby załatwia dwa problemy społeczne na raz, tak? Ponieważ te osoby wymagają stałej i dosyć no, trudnej opieki, więc odciążamy jednocześnie rodziców. Kolega Mirosław Lubas. Ja właśnie tutaj chciałbym poruszyć ten temat, bo skoro radna Czupińska właśnie mówi, że ta grupa jest coraz większa i coraz bardziej liczniejsza, no to w takim razie, czy faktycznie dane miejsce jest odpowiednie, bo okaże się, że za 4-5 lat potrzebujemy zdecydowanie większego miejsca, bo też może się tak okazać, że dana tamta nieruchomość do końca nie będzie dokupiona, będzie 90 metrów,
zainwestuje się jakieś kolejne pieniądze i okaże się za 3-4 lata, że mówię, te dane miejsce jest za małe, po czym będziemy znowu szukali nowego lokalu, będziemy szukali nowego miejsca dla tych osób, znowu będziemy inwestowali pieniądze, więc ja osobiście uważam, że moglibyśmy spojrzeć trochę w końcu, nie to, co będzie za rok, za dwa, tylko żebyśmy spojrzeli, co będzie za 5, za 8 lat i dlatego na przykład moim osobistym zdaniem moglibyśmy, znaczy całości raczej nie możemy kupić, bo z tego co wiem, to są mieszkania już wykupione przez byłych pracowników czy pracowników nadleśnictwa, więc to raczej nie wchodzi w grę. I dlatego moim osobistym zdaniem, jeżeli pani burmistrzu jeszcze w mieście są jakieś lokale naszej, że tak powiem miasta, czy może jakieś jest inne jeszcze miejsce, gdzie można byłoby daną tą instytucję przenieść, zagospodarować. Więc moja prośba jest taka właśnie, żeby nie podejmować decyzji, oczywiście no, czas nagli tak jak zawsze, ale żebyśmy spojrzeli co będzie za parę lat, no tym bardziej, że tutaj mówię, radna Czapińska mówi, że ta grupa cały czas się powiększa, non stop, tak, i teraz 90 metrów, to policzmy, tam pan mówił chyba 8 czy 9 metrów na osobę, tak, no to zobaczcie proszę państwo, że tak raptem możemy tam zmieścić 10 osób, tak. Potem ktoś się będzie musiał narażać, bo jeżeli będzie grupa większa, będziemy musieli tą grupę dzielić, bo tam się tylko zmieści 10 osób, zaraz będziemy szukali kolejnego miejsca na kolejne 10 osób. Znowu inwestycja, więc moim osobistym zdaniem zastanówmy się nad tym, czy faktycznie to jest dobry kierunek, bo nie wiem, czy w SP, po starym SP7, tam nie ma już panie burmistrzu tych żadnych, po starej szkole, SP6, przepraszam, czy tam nie ma właśnie żadnego takiego większego jakby miejsca, gdzie można byłoby tych ludzi tam zagospodarować, więc nie podejmujemy decyzji na hop i tutaj, tu i teraz, tylko spójrzmy co będzie w przyszłości. Jeszcze tutaj, to właśnie powiedziałem, że te środki trzeba będzie inwestować 2-3 razy, a mówię, kierunek z tego co widać jest taki, że niestety będzie coraz większy, więc bardzo bym prosił, żeby jednak każdy się nad tym zastanowił i może faktycznie jeszcze gdzieś tam w urzędzie miasta znajdzie się jakieś inne lepsze miejsce, większa lokalizacja na tego typu działania. Ad vocem pan burmistrz i kolejny głos kolega Piotr Andruszkiewicz. To zacznę może od przypomnienia, może trochę wejdę w rolę niejako adwokata radnej Czopińskiej, która wyraźnie chyba mówiła, że spotykaliśmy się wielokrotnie z wójtem, starostą. Ja uczestniczyłem w tych spotkaniach i robiliśmy taki przegląd nieruchomości, o to nazwę w ten sposób. I rodzice sami jakby wskazywali, że najbardziej pożądane byłoby jednak to od nadleśnictwa. Ja się kieruję po prostu ich opinią, że ze wszystkich, które były analizowane, ta by była najlepsza. Była szkoła chyba w Sterławkach nawet tak brana pod uwagę, ale to koszty by były niebotyczne. Generalnie sprawa się rozbija też o koszty, dlatego że jeżeli koszty by były nadmiernie wysokie, to pewnie nikt by tego nie udźwignął. Natomiast tutaj ja też w swojej wypowiedzi mówiłem, to jeszcze raz zaakcentuję, żeby było jasne. My nabywamy pierwszy lokal z dwóch, które są na parterze i to jest 90 chyba tam parę metrów. I mówiłem, że spodziewamy się, że nadleśnictwo będzie zbywało kolejne prawdopodobnie w przyszłym roku i też dostaniemy możliwość skorzystania z prawa pierwokupu. Te dwa łącznie lokale stanowią prawie 200 metrów kwadratowych, tam niecałe chyba 190. Takie są pożądane, tak. To około 200 metrów, zresztą z rozeznania rodziców jakby wynikało, że im potrzebne jest około 200-metrowe pomieszczenie, 200 metrów kwadratowych. I tam jest niecałe 200. No, już bardziej idealnego chyba na wolnym rynku nie znajdziemy, a to jest taka sytuacja, że położenie tej nieruchomości jest naprawdę bardzo korzystne i szkoda by było, gdyby dzisiaj powiedzieć rodzicom, że nie korzystamy z tego, bo szukamy czegoś innego, może w przyszłości coś się trafi, albo będziemy 5 lat powiedzmy projektować coś, co wspólnie z gminą czy z powiatem będziemy budować. Raczej ja bym nie podjął się takiej argumentacji w sytuacji, kiedy możemy skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości, którą jakby rodzice sami wskazywali. Kolejna rzecz to jest SP6. W SP6 była ta krótka historia, kiedy ta umowa nawet była zawarta, ale potem, kiedy została rozwiązana, znaczy nie pamiętam, czy była zawarta, czy tylko przetarg był rozstrzygnięty, bo już tutaj tak w takie szczegóły nie wchodziłem, ale generalnie już było bardzo blisko. I my potem zdecydowaliśmy się, że będzie to budynek przeznaczony dla seniorów. I dzisiaj mamy już pozwolenie na budowę do stosowania tego budynku do potrzeb dziennego domu seniora. I chyba złożyliśmy już, tak, do RPO, tak, złożyliśmy już nawet
wniosek i w marcu czekam na rozstrzygnięcie i przy rocznym budżecie też planujemy już jakieś środki na adaptację SP6 pod potrzeby seniorów. Więc nie chcielibyśmy znowu teraz rezygnować z tego wniosku. Pozwolenie na budowę jest dostosowane, projekt do seniorów. Być może nie można było tego wykorzystać na ten cel. No zmarnowane trochę by były pieniądze. Już decyzja wcześniej zapadła, że to będzie dom seniora i w tym kierunku idziemy. Natomiast tu się pojawia no, szansa jakby wykonania, nie chcę powiedzieć też, że marzeń, ale w pewnym sensie tak, no potrzeb tak społecznych bardzo głębokich, a cena metra kwadratowego, tu mi zastępca pokazuje, około 3400 zł tak, za metr kwadratowy nabycia tej konkretnej nieruchomości. Więc podsumowując, powiem, uważam to za niejako swój obowiązek, żeby przede wszystkim Państwu tę sytuację przedstawić, a dobry kierunek gminy, jeżeli miałoby być to zrealizowane, bez względu na to, kto już będzie dalej to prowadził. Kolega Piotr Andruszkiewicz i kolega Jan Sekta. Panie Burmistrzu, może nie do końca na temat, ale myślę, że jest Pan w stanie odpowiedzieć. Otóż w zeszłym roku wydaliśmy taką zgodę na powstanie również środowiskowego, nawet bym nazwał go leśnego, przedszkola vis-a-vis Krzyża Brunona, tam w okolicach Twierdzy Bojen. Jak ten etap wygląda? Pytali mnie ostatnio mieszkańcy, czy to przedszkole w końcu ruszy, powstanie, czy to już jest... Z tego, oczywiście, ponieważ jest to jakby punkt zapytania do burmistrza, bo to nie ma nic wspólnego z tym środowiskiem domem, ale pamiętam, że chyba, że jest negatywna opinia konserwatora zabytków i będzie nowy projekt uchwały przedstawiony Państwu na sesję, która jest planowana na 26, tak, dobrze pamiętam, czy 7? 7 listopada. W drodze wyjątku, proszę Państwa. Odpowiedź na pytanie niezwiązane z tematyką sesji. Wszystko jest w tej materii możliwe. Ja mam pytanie, czy to jest całość parteru? My tylko wybierzemy część tylko parteru. Czy tam są jeszcze jakieś pozostała część jest wolna jeszcze? Dlaczego nie kupujemy tamtej części również? Pan burmistrz odpowiedzi. Ponieważ sprawa pierwokupu, możemy skorzystać tylko z tej nieruchomości, która już była przedmiotem obrotu, czyli w przetargu zakupiona, no w cudzysłowie, bo ona nie jest sfinalizowana, ta transakcja. Czyli nadleśnictwo zbywało tylko ten jeden lokal i akt notarialny dotyczy tylko tej części, więc my mamy prawo wykonania prawa pierwokupu tylko tego, co jest już w obrocie. Tam to jeszcze przetargu nie było. Ale szansa jest, rozumiem. No jeżeli, no, ustawa o lasach, jeżeli się nie zmieni, i zasady obrotu nieruchomościami, no to oczywiście dostaniemy prawo pierwokupu drugiego lokalu, który jest na parterze. Czyli tak samo zasada. Na budowanie tego środka ewentualnie? Teoretycznie tak, no oczywiście, ale na dzisiaj nie zakładamy takiej konieczności. To jest porównywalna wielkość, już się dopytam? Tak, no trochę mniejszy chyba, bo tam w sumie nie daje to 200 metrów, tak, ale ten ma 90, już nie pamiętam, tam jest 93 metry ma. Ile? 90? 3, ten 93, tak? To tamten ma chyba 89 czy 91, jakoś tak bardzo porównywalną wielkość. Tam nie dużo brakuje do 200 metrów. Nie wiem, nie mniej niż 10 chyba. Kolega Jerzy Kunda. Dziękuję bardzo. Że prawo pierwokupu, to jest jasny temat, tylko nasuwa mi się pytanie, panie burmistrzu, jeżeli, może ja to przeoczyłem, ale jeżeli nie jest to tajemnicą, chciałbym wiedzieć, kto wygrał ten przetarg odnośnie tych pomieszczeń. Czy taka informacja może być udzielona? Chciałbym wiedzieć. Pan burmistrz. Czy muszę zapytać pana mecenasa? W nadleśnictwie trzeba pytać, tak? Pan mecenas mówi, że pytać w nadleśnictwie. My mamy prawo pierwokupu bez względu... Znaczy my nie... Panie mecenasie, bo ja wiem, kto jest nabywcą, a jeżeli to nie jest osoba fizyczna, to można chyba podać. To ja panu powiem na ucho, a pan powie, czy to... No, to jest nowa procedura. Znaczy sytuacja jest taka, że to jest... przedsiębiorca, ale mógł to nabywać na majątek osobisty, nie firmowy i dlatego mam te wątpliwości. Tak? No. Tak, czyli komornik, no, powtórzę.
Proszę Państwa, ja myślę, że naprawdę kwestią nas interesującą może niekoniecznie powinno być to, kto ewentualnie stałby się właścicielem tego lokalu, tylko istotą problemu jest to, że chcemy rozwiązać problem społeczny, o którym od lat się w Giżycku mówi. Ja przynajmniej, no będzie już 5 lat tak naprawdę, od kiedy przynajmniej jedna z zainteresowanych osób jakby regularnie sygnalizowała, że ten problem trzeba będzie w końcu rozwiązać, bo on będzie tylko i wyłącznie nabierał, że tak powiedzmy, na skali i myślę, że nad tym powinniśmy się skoncentrować, czy chcemy. Wiemy już, że mówimy tutaj tak naprawdę o osobach dorosłych, a więc znajdujących się poza systemem, że tak powiedzmy, szkolnym. Są to nasi mieszkańcy i myślę, że warto by było zrobić ten pierwszy krok, bo dla mnie to nie jest troszkę argument, panie Mirku, że za 4 czy 5 lat okaże się, że nasze dzisiejsze działania okazały się niewystarczające. Dla mnie ważne jest to, że dzisiaj w ogóle ten problem mamy nierozwiązany i mamy szansę go po prostu, kolokwialnie rzecz ujmując, chwycić za rogi, a później będziemy w miarę rozwoju sytuacji ewentualnie dalej reagować, ale po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok. Kolega Mirosław Lubas. Ja tylko chciałbym po prostu jakby uświadomić, że ja nie jestem przeciwko temu, tym ludziom na pewno trzeba pomagać, wspierać ich i robić wszystko, aby mogli wejść w normalne życie. Chodzi mi tylko o spojrzenie tego, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób podejmujemy decyzje i jakie są tego konsekwencje, nie jutro, pojutrze, tylko za 4-5 lat. Dlatego właśnie powiedziałem, że może się wiele rzeczy zmienić, może się zmienić właśnie, jak pan burmistrz powiedział, sprzedaż czy tam nieruchomo przez nadleśnictwo jakby, że ustaw, dokładnie ustawa ta, która nie pozwoli nam kupić tego i potem za 3-4 lata okaże się, że dany obiekt jest za mały i musimy szukać czegoś całkiem innego. No, panie burmistrzu, no, ja rozumiem, że u nas problemy są rozwiązywane na tu i teraz, bo dzisiaj urodził się problem, jutro musimy go rozwiązać, dzisiaj robimy sesję nadzwyczajną, podnosimy ręce i wszystko, no ale moim osobistym zdaniem miasto też tak nie powinno działać i planować to trochę dłużej i patrzeć, a panie Robercie, no z całym szacunkiem, ale właśnie o to mi tylko chodziło. Czy po prostu dane problemy, które spadają z nas, na nas z dnia na dzień, musimy rozwiązywać tu i teraz, bo ktoś czekał przez 5 lat, nie mógł podjąć jakiejś dobrej albo innej decyzji, więc tylko o to mi chodzi i po prostu chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, żebyśmy po prostu nie działali w ten sposób, bo patrzmy długowzrocznie, a nie tu, co jest dzisiaj i teraz. Dziękuję bardzo. Dobrze. Kolega Andrzej Jelec. Ja mam apel do koleżanek i kolegów radnych. Jest problem, który dotyczy osób niepełnosprawnych, jest sposobem bardzo istotnym. Ten, kto nie ma z takimi ludźmi do czynienia, po prostu nie wie, o co to w tym wszystkim chodzi. Ja czasami mam do czynienia z osobami niepełnosprawnymi i wiem, że taki obiekt, taka instytucja jest niezbędna. Ja apeluję do kolegi radnego Lubasa, aby nie wróżył z fusów. To jest takim przykładem poszukiwania lepszych rozwiązań. To nie znaczy, że jak ktoś wymienia czyjeś nazwisko, to zaraz musimy reagować jak poparzeni adwocemami, no ludzie. Mogę kontynuować? Jasne. Proszę, przepraszam kolega Andrzej. Po to mamy nazwiska, żeby ich używać. Ja apeluję do kolegi radnego, żeby nie posiłkował się przykładem chociażby przebudowy naszego ronda na Świderskiej, gdzie poszukiwanie wykonawcy doprowadziło do takiej sytuacji, że trzeci rok się budowa ślimaczy. Mamy okazję kupić za nieduże pieniądze w dobrej lokalizacji obiekt, który spełnia wszystkie wymogi na dzień dzisiejszy. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie wymogi będą za lat 5 do tego typu obiektów. Skoro potrzeba takiej inwestycji jest znana od kilku lat, przestańmy dzielić włos na czworo i przystąpmy do działania, bo może się okazać, że za 5 lat będzie za późno na jakiekolwiek rozwiązania w tej sprawie.
I takie zastanawianie się, a co będzie za 5 lat, to może doprowadzić, że w kwestii osób niepełnosprawnych nie zrobimy nic i wtedy będziemy na ulicy palcami wytykani, że mogli załatwić problem, a nie załatwili. Dziękuję. Ad vocem kolega Mirosław Luwas. Nie wiem, czy pan radny Jelec dobrze słyszał, ale nie powiedziałem, że jestem przeciwko i trzeba tym osobom pomagać i ich wspierać. Chodzi mi tylko o fakt, w jaki sposób działamy, jak reagujemy. A pan, panie radny Jelec, jest już którąś tam kadencję i mógł pan ten problem dawno już rozwiązać, a teraz poprzednim staje pan przed nim i nagle już pan jest, obudził się i mówi pan, że faktycznie trzeba go podjąć i trzeba go zrobić, bo nie było przez 5 lat czasu, żeby aby to naprawić. Trzeba było podjąć wtedy działania i to zrobić, a nie teraz mi tutaj pouczać i mówić mi, że dana chwila jest taka i trzeba to koniecznie rozwiązać. Dziękuję bardzo. Kolega Łukasz Zakrzewski. Szanowni Państwo, żeby nie było domówień, ja zagłosuję za tym projektem uchwały, ale mam pytanie. Czy dzisiaj rozwiążemy ten problem? Jaka jest skala tego zjawiska? Ile jest tych osób, które potrzebują takiej pomocy? No, nie kogokolwiek. Jeśli koleżanka Małgosia ma taką wiedzę, ja bym chciał ją dzisiaj posiąść. Dobrze, ale czy ktoś ma ochotę, pan burmistrz, tak, proszę. Chciałbym może nietypową rzecz zrobić, ale w tym gronie z całym szacunkiem dla wszystkich uważam, że najbardziej ekspercką wiedzę ma radna Czopińska. Więc jeżeli padają tego typu pytania, to ja bym chciał jakby delegować radną Czopińską do udzielania tak precyzyjnych odpowiedzi, bo ja nie jestem oficjalnie dzisiaj na sesji. Dlatego, że nie jestem w stanie odpowiadać na tak szczegółowe pytanie, ile osób potrzebuje. Wiem, że coś około 20 osób, ale docelowo mówimy o całym parterze, tak? Czyli powiedzmy na spełnienie tej dzisiejszej liczby. Nie jesteśmy w stanie określić, ile w ciągu najbliższych 5 lat może być tych uczestników. Może liczba spaść, a może się zwiększyć. Natomiast ja też znowu takiej trochę nietypowej roli adwokata radnego Jelca powiem, że radny Jelc zrobił bardzo dużo dla tego problemu, bo przecież przypomnę chociażby, że cała kwestia SP6, która też była przedmiotem obrad Rady, była przygotowywana pod ten cel. No niestety z powodu tego nieotrzymania dofinansowania wracamy do tematu niejako w innej formule, ale zgodnie z oczekiwaniem rodziców. Także jeżeli pani radna Czopińska się zgodzi odpowiedzieć na eksperckie pytania, to ja wyrażam taką zgodę, żeby w moim imieniu nietypowo radna się mogła dzisiaj wypowiadać. Dobrze, czyli korzystając z głosu pana burmistrza, niech, myślę Mirku, że po prostu, żeby Gosia udzieliła odpowiedzi, bo może coś to wniesie, dobrze? Wtedy ja rezygnuję z głosu. No proszę bardzo, bo no jakoś logika by taka była. Panie przewodniczący, my dyskutujemy nad zmianą budżetu, a nie nad grupą osób potrzebujących. I to chciałem powiedzieć. I proszę naprawdę przejść do meritum sprawy. Głosujemy, wszystkie dyskusje, które tutaj się wyłaniają, jakieś kłótliwe, czasami kłótliwa wymiana zdań jest naprawdę niepotrzebna. Jest rzeczą oczywistą. I zadałem konkretne pytania, jakie są koszty, bo mówimy o kosztach. Dostałem odpowiedź, jestem usatysfakcjonowany, wiem po co to robimy. Wiem, że co w jakiejś mierze łagodzimy problem związany z problem społeczny związany z tymi ludźmi. Nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast nie wiem, czy jest zasady, żebyśmy teraz słuchali wykładów na temat, jak to się rozwija w mieście. Jest taki problem, został omówiony, tak jak słyszeliśmy z ust pana burmistrza, wcześniej w grupie fachowców, między innymi uczestniczyła w tym pani radna Czopińska i inni, którzy podejmowali w tej materii decyzji. Dlaczego ja mam nie polegać na tej wiedzy tych ludzi, którzy podjęli ściśle określoną decyzję, nie mieć do nich zaufania? A teraz mamy dyskutować, panie przewodniczący, i pan ma pretensje, odczuwam, że ja zgłaszam się ad vocem. Niech pan prowadzi posiedzenie sesji Rady Miejskiej w danej tematyce, żeby ona się nie rozwiewała nam gdzieś tam na martwy teren. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wracając do wątku, czy koleżanka Małgorzata w tym momencie, później, wcale? Janek. Ja naprawdę bardzo krótko.
Ja akurat sobie, pozwolę sobie nie zgodzić z kolegą radnym Bociem, że mamy nie dyskutować na tego typu sprawy. Uważam, że sprawa jest zasadna. Każdy ma prawo do wątpliwości i sesja jest po to, żeby rozwiać te wątpliwości. Ja nie kwestionuję zasadności nabycia tego obiektu, bo ja rozumiem też i kolegę Lubasa. Jest takie powiedzenie, kto szybko daje, dwa razy daje. Tylko w tym przypadku nie ma ono zastosowania. W tym przypadku to niestety jest inne powiedzenie, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I teraz, czy my pomożemy 10, 15 czy 20 osobom, nie ma najmniejszego znaczenia. My nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć tego problemu, tu i teraz nie dysponujemy ani obiektem, szóstki nie było, kilka lat, 5 lat temu nie było szóstki do wzięcia, nie było środków na to przygotowanych, a druga kwestia jest choćby nawet taka, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia czy to z 10, 15 czy 20 osobami, to jeżeli pomożemy tej 10 czy nawet 11, to już jest bardzo ważne, bo oni nie będą czekali kolejnych 15, czy 5 czy 10 lat, aż my rozwiążemy problem, bo takie warunki lokalowe się u nas nigdy nie znajdą. Po prostu takiej szansy nie ma. Owszem, ja rozumiem też postawę i reakcję kolegi Lubasa, że to, czy to kwota jest zasadna, czy niezasadna. Ja uważam, że jest na nasze warunki jest przystępna, możemy to wziąć bez najmniejszego oporu. I jeżeli pomożemy tym kilku osobom, warto, po prostu warto. Bo to tam będzie przypuszczam rotacyjnie, to nie jest tak, że tylko dla 10 osób i kończymy 10 i kończy się impreza. Nie, to będzie trwało rotacyjnie, przypuszczam obiekt będzie. Ja bym apelował do pana burmistrza, żeby przypilnować tej kwestii, jeżeli ten drugi lokal byłby do wzięcia, to po prostu trzymać rękę na pulsie i wtedy mielibyśmy poszerzoną tą działalność, jakby jedna kwestia. Zgadzam się z opinią, że obiekt po dawnej szkole zimowej rolniczej po szóstce jak najbardziej jest zasadne tym, żeby przeznaczyć to dla naszych seniorów. Ja tam widzę drobny problem w postaci windy, no ale to myślę, że już jest, no to w tym już nie widzę problemu. Także tutaj w tym przypadku, jeżeli możemy tą sytuację już zakończyć i apelowałbym o przedłużenie tej dyskusji, jeżeli my jesteśmy w stanie pomóc, to pomagajmy w miarę naszych możliwości. Mnie tylko jeszcze było interesowała ewentualnie kwestia, w jakiej formule będzie użyczony ten budynek danemu stowarzyszeniu, czy będzie to prowadzone przez powiat. Prosiłbym o ewentualnie informację, jeżeli ta sprawa zostanie zakończona, żeby było, rada była również poinformowana, w jakiej formule obiekt zostanie przekazany instytucji, która będzie prowadziła pomoc dla tych dzieciaków. Dziękuję. Dobrze, i w tym momencie wyczerpała się lista zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym możemy przejść do głosowania projektu numer 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019-2028. Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuje się. Kto jest przeciwny, przycisk przeciw. Andrzej Jelec. No bo się nie ma wszystkiego, nie ma, okej, wszyscy. Wszyscy radni oddali głosy. Przypominam, jest nas obecnych 18 członków Rady Miejskiej. W głosowaniu 17 osób było za, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. W związku z tym możemy przejść również do głosowania projektu numer 2, a więc projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2019. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Robert. Wszyscy oddali głosy. 17 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Projekt zmiany w budżecie na 2019 rok został również przyjęty. I tym samym dochodzimy do projektu numer 3. W odniesieniu do którego rozumiem, że zasadnicza część dyskusji już się odbyła, aczkolwiek kolega Łukasz Zakrzewski jeszcze ma głos. Ponawiam pytanie, jaka jest skala tego zjawiska, ile osób jest objętych, jest konieczność objęcia taką pomocą, o której mowa w projekcie uchwały? Koleżanka Małgorzata Czopińska. Pozwólcie państwo, że może najpierw jednak odpowiem na pytanie pana radnego Lubasa, może na jego wątpliwości. W tym przypadku to nie było tak ad hoc i patrzenie tylko na teraz, dlatego że w trakcie tych spotkań, w których też uczestniczyli rodzice,
przede wszystkim rodzice, analizowane były różne nieruchomości na terenie tak miasta, jak i bardzo różnych gmin. Bo tutaj chodziło o bardzo ważne rzeczy, także między innymi i wielkość i lokalizacji, ale i też przyszłe potrzeby. Dlatego, że tego typu środowiskowe domy samopomocy nie mogą też być duże. To nie polega na tym, żeby one miały 100 osób. Nie. Najczęściej to są 20-30 osobowe, więc w momencie, kiedy udałoby nam się zakupić cały parter, to najzupełniej te potrzeby byłyby zaspokojone przez najbliższe kilka lat. Co się pojawi, jaka liczba osób, może ktoś się przeprowadzi za 10, 7, 15, tego nie wiemy, tak jak to powiedzieli radni. Natomiast te najbliższych na pewno mniej więcej tak do 10 lat będzie to wystarczające. W tej chwili jest to około 8-10 osób, natomiast też pamiętajmy, że mówimy o pewnej rotacji, to o czym powiedział radny sekta. Dlatego, że są warsztaty, które prowadzi Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i tam jest bardzo mała rotacja, ale jednak jest, tak? Jest Stowarzyszenie w Rynie, które prowadzi warsztaty i tam też są, proszę Państwa, nasi mieszkańcy też dojeżdżają do Rynu. Niektóre osoby, przykro to mówić, ale po prostu odchodzą, tak, no, stan zdrowia jest różny, niektóre się przeprowadzają, niektóre po prostu przechodzą do zakładów pracy chronione, do spółdzielni, tak, więc jakby ta rotacja jest, ale to dobrze, że ona jest, bo jeżeli komuś, jakiemuś uczestnikowi warsztatu czy środowiskowego domu uda się mieć pracę czy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, czy w spółdzielni, to tak naprawdę mówimy o sukcesie. Myślę, że docelowo po rozmowach z rodzicami i na tyle, na ile ja mam taką wiedzę, ten środowiskowy dom powinien być maksymalnie 20-osobowy. Tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, cała adaptacja to są pieniądze, które będą pochodzić z budżetu. Natomiast z mojej wiedzy środowiskowy dom, który jest, funkcjonuje przy DPS-ie, środki przekazywane przy odwoju wody na funkcjonowanie bieżące też są wystarczające. Akurat to jest całkiem niezłe finansowane. Także myślę, że w momencie, kiedy, bo to też jest czas, kiedy trzeba będzie przeprowadzić adaptację, przygotować, to myślę, że rozpocznie tam taką terapię około 10 osób i faktycznie na tyle te warunki lokalowe pozwolą. Jak uda nam się dokupić następną część, to to będzie tak naprawdę docelowe. Około 20. Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym poddaję projekt numer 3, a więc projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości pod głosowanie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, przycisk wstrzymuję się. Andrzej Jelec. Wszyscy obecni radni oddali głosy. 17 głosów za, przy jednym wstrzymującym się. Projekt uchwały został zaakceptowany. Proszę Państwa, mi pozostaje do zrealizowania 5. punkt porządku obrad. Zamykam 18. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycach.